Czyli tu będziesz na wodę. Nie wiem, zobaczymy jak daleko się wkopię w głąb. Ktoś się próbuje do mnie dobić teraz do telefonu, ale nie będę odbierał, bo mi się nie chce. Ojej, jedzenie, dawaj jedzenie, bo to zaraz ginę. Tam masz chlebki w skrzyni. O dobra, muszę dobiec. Mam serduszko i zero na jedzenie. O, szybko, szybko. Jest chlebek. Szczerze mówiąc, nie lubię tego paska głodu. No fajnie, aby można było wyłączyć. Zostawić potworki. Koście i odczep się ode mnie. Okej, ile tam będziemy potrzebować tej trzciny cukrowej mniej więcej? Ja to tego nigdy nie potrzebowałem w ogóle. A dobra, to się zrobi na 3 w sumie. O, idealnie na 3, bo się góra kończy. Okay, Mi tam wystarczyło to, co mamy teraz przy tym nieskończonym źródełku. To będziemy handlować z tymi NPC-ami, jak dojdą. A, no chyba, że tak. Powiemy, że to jest trzcina od szklarni Imperatora. Okej, okay, kolejny kill-off i kopiemy. Wiesz co, ja chyba tę skrzynię przyniosę tam na ten stryszek śmieszny już. A no dobra, to jak ciebie nie widać, to ja tu możesz przenieść. Tylko tam troszkę dużo materiału, to będziesz tak latał głupio. To może to poza nagraniem zrobimy. Pójdzie szybko, ja mam prawie pusty ekwipunek, to jest na 2 razy. Aha, no dobra, jak tam. A nie, to w sumie Skrzynię. tutaj. Musi być jedno. Drugie. No dobra, to tak trzcina będzie rosła mniej więcej. Już tam montuję skrzynię. No i idealnie się przekopałem i będzie kolejne okienko widokowe dla trzciny. Będzie sobie mogła popatrzeć. Czyli tutaj będzie już na wodę. A nie, to nie będzie na wodę, tylko na trzcinę, to tutaj będzie na wodę. I na dół. No dobra, troszkę taka mała, ale powinna być wystarczająca. Zobaczę, czy można jeszcze ją uwydajnić troszkę. Jeszcze wydajniejsza szklarnia. Ale nie, w sumie tyle wystarczy nam. Boże, ile mamy tego dirtu i kobla. Już sam się boję. Mimo, że to ja go kopałem. No okej. Okay. Można powiedzieć, że to jest skończone. Można już tam zasiać. A dobra, to u góry zrobię takie kominy, żeby rośliny mogły oddychać. To właśnie może usunę podłogę. To znaczy sufit. O, ktoś wbił na nasz serwer, jest na YouTube. Chyba się przeraził. Ty się przeraził, co ja tutaj zrobiłem, nie? Aha. Tu można zabłądzić już prawie. Tyle pomieszczeń. YouTube wita. Aha, czyli tutaj musi być jeszcze kamień. Raz, dwa. Aha, czy tutaj będzie. No, YouTubeowicze, przeczytajcie sobie. Staliście przywitani. No dobra, to już zarysy zrobiłem. To możemy wykańczać. Tylko może zrobię jeszcze tutaj jakoś bardziej epicką.
A ja właśnie kończę ustawienie skrzynek. To są śmieci. To nie są śmieci. Okej. Okay. Zarys jest zrobiony. Mięso zombie to są śmieci? Nie, raczej nie. Nie, to jest bardzo pożyteczne. Ja tutaj spróbuję jakoś ogarnąć sufit. Tylko sobie zrobię duże rusztowanie. A ja wracam na górę. No dobra, to dajmy na 2, 3. A dobra, na 4 wysokości. Okej, tylko jak to zejść? A, nie trafiłem. Zginąłeś? Nie, nie zginąłem, tylko. Te piecyki też wniosę na górę. Tu się zmieszczą akurat, między skrzyniami. Okej. Dobra, tylko jeszcze muszę powiększyć rusztowanie, widzę. Aha, czyli idealnie to będzie. Ciach. Ach, spadłem. Ale na szczęście mi się życie teraz regeneruje, bo jestem najedzony. No, właśnie, mówiąc o jedzeniu, masz przy sobie wszystkie chlebki? Tak. To zapodaj mi. Czekaj, tylko dokończę pierwszą stronę. Aha, czyli obniżyć o jeden. No dobra, to się obniży o jeden. Gdzie ty jesteś? U góry. Patrz do góry. To jest. Dobra, rzuć mi chlebek. Okej. Okay. Tak, troszkę przesadzam, nie? Z tym wejściem. Aż cię nie zauważyłem, jest takie wysokie. Dobra, workbencha też wnoszę do domku. O, idealnie, dobra. Prawdziwy przemysłowy domek. To jest kaplica imperatora. A ty tylko z tym imperatorem. No co, takie klimaty a la 300 to jest to. Skrzynka. No dobra, takie żebra zrobiłem. Gotyckie. Gotyckie skrzydła z betonu będą, bo... Ojej. No chyba troszkę przesadziłem, bo... Ale dobra, dobra, jest epicko. Teraz musimy przepalić tylko pustynię na szkło i będzie dobrze. Właśnie, trzeba będzie przetestować. Znalazłem fajny filmik w internecie, jak zrobić fabryczkę piasku. Wow, tak, to można? Będzie no, podobnie, że można. Nie wiem tylko, czy na serwerze to będzie działało, ale nie trzeba byłoby skopywać pustyni. A to chodź, może pozbieramy właśnie piasek, bo się przyda. Moment, kończę ustawienie skrzyni. To ja tutaj troszkę wyrównam. No, chyba wam się szklarnia spodoba, widzowie, bo troszkę przesadziłem, jak zwykle. Dobra, to będzie skrzynia z narzędziami. Surowce damy do innej skrzyni. Aha, i dobra, tu się zrobisz takie zadaszenie. I może jakieś kolumny w środku. Ojej. Glinę też dać tam do tych takich rud i tego typu rzeczy? Tak, przyda się glina w sumie. Dobra, to do rud i do surowców. Okej, to teraz tutaj trzeba wymyślić jakiś daszek fajny. Drewno do jeszcze innej skrzyni. A dobra, to może jeszcze podwyższę troszkę. To będzie tak. Tak na środku to będzie, tak? No dobra, dobra. To w sumie do materiałów budowlanych. To chyba tam narzędzie. Tam chowaj, chowaj, bo jak wyjdziesz, to się przerazisz. Ojej. No dobra, to w sumie można zrobić tak.
Dirt mi się powoli kończy, ale dobra. Spoko, jest go od groma w skrzyniach. Okej, to jeszcze powiększy. Po co ja to mówiłem? A nie, tutaj A drugi. tutaj śmieci i jedzenie. Dobra. A, dobra, to już będzie szkło. Czyli tu się zrobisz tak. Nawiedza mnie właśnie mój złowrogi brat. Okej. A mnie jakaś mania twórcza. Młody, przywitaj się z YouTube. Wstydzi się. A, wstydzi się. A dobra, w sumie tutaj można zrobić taki spadzisty, jak, żeby zachować motyw. Kolejny szklarnia, Żydowiec? Nie, szklarnia, kaplica. To jest szklarnia, kaplica według ryby teraz. Ja trochę przypomina Albert i szklarnia, Żydowiec. Dobra, możesz sobie stąd iść. YouTube już zna twój głos, będą wiedzieli, gdzie cię szukać. A, to się obniży, dobra, dobra. O, jeszcze dirt mam, to spokojnie, mogę coś jeszcze podnieść do góry. No ja właśnie kolejne zbiory zrobię. Dirt na mnie spada. Dach się wali. Niebo wali się nam na głowy. Tak, ty chyba już nie wiesz, gdzie ja jestem, nie? Tak wysoko. Nie, nawet ci nie szukam. Moknij teraz. Nie no, to są klimaty takie, wiesz, wojenne, jak deszcz pada. No, ja tu mam klimaty wojenne w domku, bardzo tutaj miło. Stawcie się tam CKM-a. O, właśnie, zrobię taki balkonik z CKM-em. Tak z przodu. A deszcz, po co mu to podpowiadałeś? Byście mieli CKM-a? Mieliście pakować do zębiaku. Dobra, idź sobie. No, bo cię nagrywa. Ja nie chcę cię umieszczać jako twórcy. Właśnie, jesteś nagrywany. No teraz jak spadnę, to będzie epicko. Ty to za dziura. Nie pytaj. Wiem. To podwójcie szklarnię Żydowca. Aha, sędka wywaliła. No tak, ludzie jeszcze mają problemy z Minecraftem. Jak macie jakieś problemy, to piszcie w komentarzu, to spróbujemy wam jakiś link wysłać. No właśnie, ostatnio jeden z użytkowników, nie pamiętam teraz nikogo, musiałbym sprawdzić, pytał nas o coś tam pod jednym filmikiem, ale osobiście nie wiem, jak rozwiązać tamten problem. Próbowałem znaleźć jakąś odpowiedź, nie znalazłem. No i link do zdjęcia, które podesłałeś, bo zwracam się teraz konkretnie do ciebie, użytkowniku drogi. Niestety nie działa, więc jeśli możesz, wstaw go jeszcze raz, a najlepiej wyślij mi wiadomość prywatną, spróbuję znaleźć odpowiedź. No. Okej. Okay. Tak, udało ci się, dobrze. Masz plus jeden do widzów. Właśnie mi się, a kiedy ty miałeś zacząć kręcić kiedyś? Mówiłeś coś. Potrzebny mi dysk twardy. A. O, jest pioruny, to może mnie coś walnie. No właśnie widzę, dlatego ja siedzę w domku. O, dobra, dobra. Okej, troszkę przesadzona wysokość dachu, ale... On się tam zmieści. Tak, zmieści się. Creeper cię goni. Wow, widzę, widzę. Czekaj, trzeba go ściągnąć tak, żeby wpadł w dziurę. Kolego. Tutaj. Ej. Mały. Wow. Po co? Nie no, chciałem go mieczem zrzucić, nie? On by za mną wszedł. Ale dobra, mamy siarkę, to się przyda. No to już 6 siarki chyba mamy. Okej. Okay. To co, jak tam właśnie szkło i kamienie się robią?
A, to miał się dalej przetapiać? No tak, no zobacz, jaki to jest wielgachny. Górski domek z kompleksem fabrycznym. Moment, to ja już idę. To ja czekaj, to ja wrzucę jeszcze kolejny kamień do przepalania. Mamy 9 szkła, a właśnie jak tu skończyć w końcu tą górę, bo nie wiem. A, to może dodam jakąś dzwonnicę? Ale nie, tutaj chodź na górę domku. A, dobra. Bo tylko się zastanawiam, jak skończyć, bo mnie wnerwia już ta dziura w ścianie. Miał być balkonik w końcu, tak? A tego wysunąć taki bardziej, żeby był półokrągły? Spokojnie, jak go wysunę, to będzie... I ja już robię? No okej, dobra. Coś tutaj taki... przepalasz? Taki no... wystarczy. Nie no, taki większy. No dobra, to przesunę, żeby... Nie no, czekaj, patrzę. Nie, w sumie dobrze, jest taki skos zachowany. No właśnie, z takim skosem, żeby... Dobra, tu ustawię szkło. Może szkło takie... ustaw na tym koblu. Nie, czekaj, tu takie ładne wyjście, o. Aha, no dobrze. I tu się ustawi płotki, żeby po prostu nie spaść. No okej. Okay. No to może jeszcze koble, tak, żeby było nieco wyżej. Ale dobra, to ty ustawiasz tutaj, ja się zajmuję szklarnią. Dobrze jest. Ja może pozbieram troszkę piachu. Czy tam szkło się jakoś zrobiło. Masz jakoś? A jedną sztukę, poczekaj, łap. Zrzucam. O, jedna sztuka, ojej. Więcej nie ma. Płotki. Dobra, ile płotków? Tyle chyba starczy. Okej. Okay. Tylko szkoda, że nie mamy dalej wełny, no. No niestety. Nie wiem, czemu te zwierzęta się nie respią. Jeśli wy znacie odpowiedź, to dajcie znać. Nie, coś tam na początku nam się respiła. Zmieniałeś jakieś ustawienia serwera, czy...? Nie, nic nie zmieniałem. No to może przeczekamy ten deszcz, czy coś robimy ciekawego. Balkonik. Okej. A to jeszcze zobaczę, co tam można dodać do naszej szklarni. A dobra, to zrobimy takie zwieńczenie nad roślinkami, żeby było już wystarczająco epicko. Czekaj, gdzieś tu miałem nitki. Są nitki, dobrze. Czekaj, ja tu walczę z Clipperem. Jest, kolejna siarka. Niech cię goni zawsze tak, żeby spadał w dziurę. Szkoda się z nimi bawić. Nie no, to troszkę za daleko było od dziury. A ja połowię ryby w naszym oczku wodnym. Czy tu będzie jeszcze tak... kamyczek. No dobra, to damy tutaj raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Wow, prawie spadłem. A nie, w sumie może nie raz, dwa, trzy, tylko troszkę mniej. Zobaczmy, jak to się ciągnie daleko. O, dobra, to do tej wysokości można dać. Ła! Ale spadłem. Już się przestraszyłem. Kurczę, za małe oczko to wodne. Czekaj, to ja je naprawię. Nie, już to robię. Idę po wiaderka. Gdzie są wiaderka? Na górze. Zaraz zrobimy akwarium takie wielgachne, że to wiesz. Wiaderko. A, wiaderka są w narzędziach, dobra. To logiczne, że wiaderka są w narzędziach. No, wiaderko to narzędzie. Wow, co mnie tutaj dziabnęło tak? Się przestraszyłem. No nie wiem, jakieś duchy. A nie, szkielet się zrespił. Na dachu szklarni. Świetl to od razu.
Dobra, dobra. Tylko żeby mnie nie zrzucił. To ja go zrzucę, będzie zabawnie. Jeee, ale spadł. A myślałem, że troszkę głębiej spadnie, ale dobra. No co z tym? No dobra, troszkę materiału na to zejdzie, ale dobrze, że byłeś w kopalni. No, ciesz się. A w końcu to ty zacząłeś robić epickie rzeczy, bo ta kopalnia już troszkę duża jest. Spoko, to jest dopiero początek. Co z tą wędką? Może za płytko jest.